Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym filmiku. Popatrzę tylko na te ustawienia, jak to wygląda i mam do was pytanie, czy jest lepsza jakość obrazu, czy jest bardziej płynnie, czy jest lepiej, czy jest inaczej, czy jest może gorzej? Jak oceniacie? Pytam, bo nagrywam właśnie nowym aparatem, bo mój ostatni no już odmówił posłuszeństwa, także co miałam ochotę, plan, chęci i czas do nagrywania, to nie miałam sprzętu, więc zastanawiam się, jak jest teraz. Ja wróciłam właśnie z pracy, można powiedzieć, ze swojej pierwszej zmiany, bo jeszcze dzisiaj wieczorem też jadę do pracy, także miałam rano brwi, miałam rzęsy, w sensie robiłam klientkom i mam dwie rzeczy na sobie, które chcę wam pokazać. Jakoś nawet nie jest mi jakoś bardzo gorąco, więc mogę w tej chwili tak postać. Pokażę wam torebka, o, nowa torebka na przykład wam pokażę. Marka bardzo mało jakby gdzieś tam znana przeze mnie, tak naprawdę widziałam ją raz, jedną torebkę, bo moja znajoma Martyna, pozdrawiam, kochana, jak oglądasz, wysłała mi tam właśnie jedną torebkę, pokazywała mi i jakoś też później pytałam was na Instagramie o marki, które polecacie, to ta marka też się pojawiała, Polen, to jest francuska marka, a torebki są chyba robione albo w Hiszpanii, albo w Portugalii, chyba w Hiszpanii, chyba Spain było pokazane, żeby stamtąd torebka jest wysłana. W każdym razie są to właśnie skórzane torebki i powiedziałam, że jeśli chodzi o tak o cenowo, to takie jak od Sabryny Pilewicz trochę może droższe, ale jakby to jest ten przedział wiekowy, to jest ten przedział cenowy, to nie są torebki jak wiecie już takie Louisy, Chanel i tak dalej, ale też co widziałam opinię na tym. Opinie, gdzie widziałaś, Ania? Ja to może ściągnę, bo to mogę też inaczej pokazać. Jak widziałam właśnie opinię w internetach, to naprawdę opinia była fajna. Myślałam, że jest trochę większa, ale ogólnie jest spoko. I zauważyłam też, że przez to, że jest mniejsza, to nigdy nie pakuje automatycznie, mniej mi plecy bolą, bo mniej noszę. I ja wam podziękuję tę torebkę na dole i powiem wam, że ona ma tak dużo przepięknych, neutralnych odcieni, bo ten odcień, który ja mam, to jest odcień taupe, czyli to jest właśnie taki chłodny, neutralny odcień, ale też nie jest jakiś bardzo szarawy. Ma tu gdzieś takie delikatne, aby złotowe wykończenia i naprawdę jest ta torebka fajna, ponieważ można regulować tutaj długość. Ja mam na najdłuższą teraz jakby opcję i nie robi mi się tak zwany trzeci cyc. Jest, ja mam 1,70 m i ona jest tak troszkę poniżej, no tak, wystarczająco poniżej biustu, żeby mi się właśnie ten trzeci cyc nie robił, gdybym nie miała brzucha, to powiedziałam, żeby się jeszcze by układała niż tak, o, jak teraz właśnie mam pierwszy dzień okresu i czuję się jak bambudyła napuchnięta i w ogóle tak się czuję. Więc nie jest źle, ale mówię, można ją regulować, może być trochę wyżej. Można, podejrzewam, też wypiąć całkowicie te. Można też całkowicie wypiąć te końcówki i po prostu mieć taką też turbunię do ręki. Uważam, że jest to u mnie, sorry. Uważam, że jest bardzo elegancka, bardzo fajna, bardzo prosta. Podoba mi się też tutaj to zapięcie i jak ja zobaczyłam, mówię. Ale ona jest mała. Mała, ale pojemna. Fajnie się ją zapina, ponieważ od tej strony tutaj można dodatkowo jeszcze o, tak robię, rozszerzyć. I tutaj mi do środka wchodzi mała kosmetyczka, mój portfelik i ten taki portfelik na klucze. Także jest taka idealna na co dzień. Telefon też jeszcze do niej włożę i wcisnę, ale i tak telefon przeważnie mam w ręce. Więc jeśli szukacie coś innego, właśnie jeśli chodzi o torebki, to może ta marka też was zainteresuje, bo uważam, że naprawdę jest bardzo fajna, mam kilka też innych ciekawych jakby wzorów, ta torebka też jest w większym rozmiarze, ale myślę, że bardzo ładnie się właśnie to układa przy tych neutralnych tonach, bo chciałam coś, co będzie fajnie wyglądało przy jasnym, szarym płaszczu, jasnym, szarym szalu i torebka. Nie chciałam szarej, bo szarą mam właśnie tą od Sabryny Pilewicz Nuoro. Szarą ze złotymi wykończeniami, także z tej jestem mega zadowolona i tutaj sobie jeszcze mam kieszonkę, więc tutaj sobie zawsze jakiś, nie wiem, można bilet tygodniowy wsadzić czy coś, jeśli nie chcecie do torebki sięgać i ten pasek też myślę, że się będzie na tyle fajnie układał,
Też można jakoś tak tutaj, wiecie, pokombinować, pobawić się tym paskiem. No te filmiki są przeróżne na TikToku, na Pinterestie, ale też na pewno chciałabym jakąś taką w podobnej właśnie tonacji też z białymi wstawkami apaszkę tutaj obwiązać, także tam patrzę, co mi się podoba, ale myślę, że też coś może w tym secondhandzie vintage złapie. I mówię, ona jest fajna, jest mała, poręczna. Tutaj mówię, za dużo się do niej nie włożę, ale takie essential to będzie jak najbardziej. I tutaj właśnie ostatnio mam też pokazywam, jeśli chodzi o szalik. Dwa filmiki z TikToka wam rzucałam i czekajcie, ten jeden to nie, muszę zobaczyć, czy będę pamiętała, ale jeśli chcecie sobie właśnie jakoś fajnie ułożyć szal, założyć szal, to łapiemy go w połowie, tak przewracamy tutaj do przodu i siup od góry, można teraz trochę poluzować i można też tak to wyciągnąć, że sobie robimy taką ala, wiecie, taki a la kaptur, jeśli gdzieś idziecie zimno i macie czapki, ale ja to noszę właśnie w ten sposób. No tutaj sobie troszkę bardziej mogę poluzować, więc też myślę, że fajnie wygląda. Więc pierwszy patent na trochę takie dłuższe szaliki. Te patenty, co widziałam dziewczyny, pokazywały, były na jeszcze dłuższych szalach. A ten drugi, czekajcie, niech pomyślę, bo także musiał iść tak. I te, z tej strony, gdzie jest dłuższy. O, tak to szło. Nie potrafię tego powiedzieć, mam nadzieję, że to dobrze pokazałam. O, tak, dobrze to pokazałam. I też można sobie fajnie to poluzować i wam nigdzie ten szal nie będzie uciekał, jeśli miałście problem. Bo ja na przykład długo bardzo ten szalik właśnie nosiłam tak, że nosiłam go tak i o, w ten sposób, że tak pod spód, on jakiś mi Łukasz pokazał, ale on czasem troszkę był za krótki, za chwilę mi to dałoby tak, o wiecie, się rozplątało i musiałam go jeszcze raz układać, także takie moje szalikowe patenty. No i co teraz? I teraz już przyszłam, od razu wstawiłam wodę, bo jestem mega, mega głodna. Jadam śniadanie, jadam owsiankę, ale tu już jest taka moja pora teraz na jedzenie popołudniowe. Także ja sobie zjem obiad. Mogło być ciemniej. Muszę tutaj rozpracować ten aparat. Teraz jest na Expo 00, nie jest nic rozjaśnione. Malowałam się rano, to jeszcze było trochę ciemno. O, i założyłam sobie teraz, już nie musimy tutaj maseczek nosić do autobusu, więc mówię, o, znowu kolczyki sobie zacznę zakładać. I to są te kolczyki, które kupiłam jakiś czas temu na przystankach z Daisy. Te takie łańcuszki i ja może właśnie nosić też jakby tak, o, bokiem też to mi się podoba, także kolczyki wrócą do łask. I tutaj z boku mam świeczkę z Janki, którą dostałam od Ewy. Która mi się bardzo fajnie sprawdziła i no ono już jest tak na wykończeniu, już nawet jej nie odpalam, bo tutaj zacznie się to za chwilę dymić, ale była to bardzo taka lekka, troszkę słodka świeczka, która myślę, że, co ma, nie chcesz wyjść? Która by naprawdę każdemu się podobała, taka bardzo neutralna, także wypaliłam, no mówię, prawie do końca, nie będę kłamała, że teraz to łamała, paliła w kominku, kominki mam pochowane. I myślę, że chciałabym też teraz dopalić tą świecę, którą kupiłam w zeszłym roku, tą Coconut Rice Cream. Dobrze czytam. Też taka delikatna, trochę słodka. No taka słodsza, już taki kokosik. Ania. Więc tą będę teraz właśnie wypalać, bo mam kilka świec i chciałabym właśnie je spalić, zanim kupię sobie nowe. Także ja teraz się troszkę przebiorę i właśnie będę jadła spaghetti. Wczoraj zrobiłam tak dużo nie makaronu, tylko tego sosu, że no właśnie tylko teraz makaron trzeba ugotować. A właśnie cieszę się, że tak zrobiłam wczoraj, że pomyślałam o tym obiedzie, bo no teraz nie mam tak za bardzo czasu, mam taką niecałą godzinę luzu. Makaron gotowany, sos podgrzany, trochę parmezanu, świeżej bazylii też dorzuciłam. Także biorę się za jedzenie. Smacznego! Piesek! Piesek! No. Co ja chciałam powiedzieć to, że makaron był pyszny. Ja sobie tak leżę, tak siedzę.
Nie chcę się kłaść, bo jak się położę, to, to jeszcze odpłynę, a raczej, raczej nie mogę sobie na to pozwolić. No brzuch mnie boli, po prostu jestem taka niedociemrana, taka, taka blen. Ale jak miałam, na przykład jeśli chodzi o te dni, kiedy dostawałam miesiączkę, miałam tak regularnie, a później znowu mi się tak wszystko rozregulowało, dwa dni w tą, dwa dni w tamtą, więc gdybym miała, tak jak miałam wcześniej miesiączki, to mogłabym sobie tak poukładać grafik pracy, że wiedziałabym, że mam w jakieś dni wolne i mogę sobie pozwolić na to, że po prostu siedzę w domu, no ale jakby tak mi się poprzestawało, że się nie da. Maniek, Maniek, ty dziady go. Też za niedługo powinniśmy mieć informację odnośnie nowej sofy, bo pani mówiła, właśnie zamawialiśmy, że koniec stycznia, początek lutego. Bebe, bebe, Maniek, bym ci tak zgniotła, tak. Tak wytuliła, wygniotła. No. No ale właśnie tak patrzę na ciebie. Na tej kanapie, tak myślę, że za niedługo będzie nowa, także jestem mega, mega, mega podekscytowana. Ty też jesteś podekscytowana nową kanapą? Chyba tak. Ale z ważnych rzeczy, co wam chciałam powiedzieć, że jak oglądacie tego vloga, bo ja go pewnie w weekend wrzucam, to chyba do poniedziałku czy do wtorku jest aktywny link do skarbonki, chciałam do puszki ze skarbonki na się pomaga dla wośpu. I ja dosyć późno tą właśnie zrzutkę dla wośpu założyłam. Jakoś tak się zakręciłam, mówię, tyle pracy i wszystkiego, że jakoś tak mi gdzieś uciekła ta informacja, że przydałoby się to zrobić wcześniej. I na przykład dostałam dużo takich wiadomości od was na Instagramie, że o, tam co roku wrzucałyście, ale już gdzieś tam wrzuciłyście i że coś tam, że sorry, że w tym roku tam nie wrzucę. Ja wam powiem tak, że dla mnie zakładanie takiej skarbonki, to nie jest żadna konkurencja, ani sprawdzanie, że obok ktoś też założył i ktoś ma więcej, kto ma mniej. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie miejsce, o którym ja was informuję, że taka właśnie skarbonka wirtualna jest. Jeśli macie ochotę wrzucić, to wrzucacie. Jak wrzucicie gdzieś indziej, to też spoko. Ja nie mówiłam nawet Andrzejowi, że założyłam też skarbonkę, i że nie zapomniałam, a on mówi, a bo wiesz, gdzieś tam byłem w polskim sklepie, była ta puszka i wrzuciłem, a ja mówię, no i spoko, mówię, no okej, okay. Przecież to na nic nie ma ciśnienia, to nie jest konkurs na popularność, czy jak się kogoś lubi, to się mu wrzuca, czy coś, ja tego nie zbieram dla siebie, tylko to zbieram jakby dla wośpu, więc jak macie ochotę, a nie, jak macie ochotę coś wpłacić, to link jest na dole. Nie czujcie się w żadnym stopniu zobligowani, że o, musicie, bo kiedyś też coś tam wrzuciliście. To jest dobrowolne i jeśli macie ochotę wrzucić, to wrzućcie gdziekolwiek, wpłacić gdziekolwiek. Ja myślałam też może jakieś takie aukcje, to są właśnie takie aukcje chyba na Allegro, czy jakieś licytacje właśnie dla wośpu, nawet nie wiem, czy na eBay, jakie też aukcje są, nie wiem, nawet tego nie sprawdzałam, ale może jakbyście na przykład były zainteresowane, trochę wiem, że dużo osób na przykład można było tam, nie wiem, wylicytować, czy jakąś, nie wiem, usługę, na przykład wiedziałam, że ktoś tam tatuaże jakby dawał, jeśli ktoś lubi tatuaże, że można tatuaż właśnie wylicytować, czy jakieś tam spotkanie, jakąś tam kolację, nie wiem, cokolwiek, różne rzeczy, więc to też jest może fajna opcja i nie wiem, czy coś takiego by was bardziej interesowało niż taka zwykła, nieco zwykła, no niż skarbonka, na przykład w przyszłym roku. Dajcie znać, jestem mega, mega ciekawa. I teraz właśnie tak w ostatnim czasie noszę ten przedziałek swój znowu z boku i też myślę, że to fajnie wygląda i używałam teraz tego suchego szamponu, że wam powiem, z marki Living Proof. Vlog wcześniej wam mówiłam, że zamówiłam sobie drugie opakowanie tego produktu Volume Blast Spray czy coś takiego i że polecałyście mi też kiedyś bardzo ten suchy szampon od nich. I powiem wam, że to są włosy, gdzie ja drugi dzień z rzędu używam trochę tego suchego szamponu i one są naprawdę bardzo fajne. Po pierwsze jest objętość, jest wolum, a rano jechałam w czapce do pracy, tak mi się wydaje. I naprawdę fajnie się, że te włosy wyglądają, a nie są takie tępe i jest naprawdę fajnie, fajnie wyglądają. Także gdzie tak rano wstałam, mówię, a Maniek. Mówię, rano się wstałam, mówię, umyję włosy. Mówię, nie, tak mnie brzuch boli, że jeśli się schylę, to chyba to już nie wstanę. Także suchy szampon, dzień drugi.
ale no czasem czasem się zdarzy, więc też bardzo fajny bym Wam chciała polecić. A i wiem, co jeszcze Wam chciałam polecić. Jedną jeszcze rzecz. Patrzę tylko tu na wiadomości, bo odpisuję Wam właśnie na Instagramie i na Facebooku, że... Oj, tutaj chyba przyświeca za bardzo. Czekajcie, wrócimy do salonu. Ostatnio Andrzej do mnie przychodzi i mówi, kurde, kończą mi się wszystkie perfumy. I tak patrzy, mówię, faktycznie chyba z 4. O, dzień dobry, Siwusek, Reksiu, to firma, tak? Tak siwy pysk cały, że już na niego właśnie mówimy Siwusek. Wracając do perfum. Andrzej mówi, że kończą mi się zapachy. Mówi, faktycznie chyba tam 3 czy 4 flakony miał już takie na wykończeniu. I zamówiłam mu z YSL te Y. To już chyba w sumie trzecia butelka. Ale też zamówiłam mu jeden perfum, których też trochę ja używam. Nie powiem, że nie. Jest to zapach z Diptyque. Ja Wam go podlinkuję. Z tym, że w internecie warto sobie wpisać pełną nazwę właśnie Diptyque i tego zapachu, bo można znaleźć taniej. Ja chyba znalazłam je ze zniżką 10-funtową na Notino. Też spoko strona, szybko przyszły. Ładnie zapakowane, elegancko. I ja tutaj wzięłam 50, bo chyba 50 i 100. I ten zapach to jest zapach fig. Figi, jeszcze raz figi. Kiedy czytałam opis też Wam rzucę, opis z Fragrantiki, to był fajny. A ja tak naprawdę z Diptyque nigdy nie lubiłam żadnych zapachów, bo one dla mnie były jakieś takie za ciężkie, jakieś takie w ogóle nie moje. Ale jak byliśmy na Andrzeja urodzinach właśnie w Londynie, w tym takim pięknym hotelu, co Wam pokazywałam zdjęcia na Instagramie, gdzie tam był basen na 4 piętrze z pięknym widokiem w city i w ogóle sztos i petarda, to tam właśnie w pokoju hotelowym dużo było rzeczy właśnie z Diptyque, też jakiś taki właśnie żel pod prysznic, jakiś balsam, coś tam do rąk, szampon, odżywka i to wszystko właśnie było figowe. I ja mówię, kurde, jak to fajnie pachnie, taki właśnie i damski, i męski zapach. Bardzo mocno, jeśli lubicie zapach Jo Malone, figa i coś tam jeszcze, figa i bluszcz chyba, czy figa z czymś, nie pamiętam. To jest podobny ten zapach, tylko ten jest jeszcze bardziej figowy. I myślę, że to jest taki zapach na tak właśnie zimowo-jesienny. Na lato i na wiosnę myślę, żeby mi się nie sprawdził. I dosłownie raz zaczę się psiknąć i jest ok, bo nie da się tym zapachem psiknąć kilka razy, bo można, myślę, się udusić. Tylko właśnie, czy to jest Made in France? To jest woda toaletowa, tak, to jest woda toaletowa, ale... Jak szukacie figowego zapachu, to ten sobie możecie sprawdzić i też chyba można kupić takie też małe jakby pojemności z Diptyque, ale Diptyque tak można stacjonarnie powąchać w spensenkę i mi się wydaje. No i w tych wszystkich takich większych domach handlowych też można tą markę spotkać. W Don Louis też na pewno widziałam, ale nie było na promocji, także ja to kupiłam na Notino. I wszystkie te zapachy, które Andrzej pokończy, ja wrzucę do denka i Wam w następnym denku omówię je, bo ja jestem bardzo taka łasa na piękne, męskie zapachy i mnie to mega kręci, jeśli mój mąż ładnie pachnie i uważam, że to jest takie zawsze... Mówię, a ładnie pachniesz i w ogóle zawsze ja mu kupuję perfumy. I no myślę, że jeśli jeden z zapachów, który dziś Wam kiedyś pokazywałam, Wam się podobał, to może być fajna inspiracja, więc mam nadzieję, że w następnym denku będzie już na tyle tych zapachów, że Wam je wszystkie pokażę, jak nie to w następnym i później w kolejnym. Także ja myślę, że to na dzisiaj już wszystko, bo tak naprawdę za chwilę będę znowu odgrzebała obiad, ogarniała tutaj domowników i wieczorem będę znowu jechała do pracy, ale co? A chciałabym właśnie jak najszybciej z tego vloga złożyć, więc taki tam tylko update, co tam u mnie. No była torebka, były perfumy, woda toaletowa. Powiedziałam trochę, co tam u mnie. No jestem ciekawa tej jakości. Czy jest jakoś inaczej? Czy jest lepiej? Czy jest gorzej, czy jest jakakolwiek różnica, czy gdybym Wam nie powiedziała, to byście nawet nie zauważyli. Także z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.